Będziemy mówić o seksie. Ponieważ uważam, że życie seksualne wierzących ludzi jest w opłakanym stanie. Nie wszystkich, ale przez lata usług duszpasterskich posłuchałem różnych rzeczy. Widziałem, jak w małżeństwach seks umiera, staje się czymś powszednim. A zdaję też sobie sprawę, jaką siłę ma życie seksualne w życiu człowieka. I co może wnieść? Seks to jest płeć. A więc życie seksualne to jest życie płci. Płeć to jest zespół właściwości charakteryzujących ciało i duszę mężczyzny lub kobiety. I to jest ciekawe, bo dusze, czyli psychiki kobiet i mężczyzn, mimo że posiadają te same parametry, ale one mają różną przeżywalność. I ta przeżywalność jest związana z płcią. To nie jest ani w jednym, ani w drugim przypadku gorsze czy lepsze. To jest po prostu związane z płcią. I teraz w chrześcijaństwie seks jest albo zaniedbany, albo poniżony, albo ukrywany. Są jakieś tam wyjątki oczywiście od tego, ludzi świadomych, ludzi, którzy przeżywają, zresztą szczególnie osób, które przeżywają, właśnie znajdą tą miłość. To jest takie ciekawe, że kiedy one znajdą tą miłość, to te życie seksualne odpowiednio tutaj włożone, ono będzie bardzo takie ekspansywne. Jak nie, to będzie potem albo zaniedbane, albo będzie gdzieś tam poniżone, albo właśnie jest ukrywane, bo to nawet jak coś tam się dzieje, to ukrywają. Generalnie, żeby gdzieś usłyszeć jakieś poselstwo na temat seksu gdzieś w kościele, to naprawdę musisz się naszukać. Jeśli coś tam dobrego znajdziesz, bo wiesz, większość ludzi to ci poopowiada o fizjologii, poopowiada ci o różnych rzeczach. Ja słyszałem trochę takich kazań o seksie. To te kazania, nie wiem, do czego je zakwalifikować. Taka mieszanka biologii z psychologią. A to, że tak jest właśnie z tym seksem wśród chrześcijan, że jest zaniedbany, poniżony, ukrywany, to jest wynik grzesznego myślenia. To jest myślenie grzeszne. Grzeszne, czyli błędne. To jest błąd myślowy. Regulatorem zachowań seksualnych jest moralność, która, jak wiemy, z Boga nie jest. I to generalnie reguluje zachowania seksualne w Kościele. I my wiemy, i teraz chcę, żebyś sobie tą rzecz obejrzał. My wiemy, że moralność nie pochodzi od Boga. I jednak, kiedy dotyka się takich stref jak seksualność, to rzeczywiście, jak ją obejrzysz, to moralność jest wykładnią tego. To się zasadza na moralność. I chrześcijanie tak
to mają tłumaczone i tak to mają przekazywane i wielokrotnie tak to mają też poukładane w swoich głowach, no bo najczęściej tak jak słyszą, tak to przyjmują i się z tym później bujają. Tego, nikt tego nie próbuje wyodrębnić. Nie wiem, czy ktoś z was to próbował wyodrębnić, czy próbował to wyjąć w ogóle. Bo ja temat moralności przeleciałem, nazwijmy to, od góry do dołu, tak jak ja to potrafiłem zrobić i postarałem się z niego wyjąć wszystko, co można. Różnego rodzaju przekonania społeczne. Wyjąć z tego i łącznie też z seksualnością, bo ja sobie to wyjąłem. Dlatego ja dzisiaj o tym mówię. Nie? Seksualność to po prostu jedna z dziedzin życia człowieka, która to dziedzina, jak każda inna dziedzina, ma być realizowana w życiu człowieka w granicach prawdy i miłości. To się niczym nie różni od żadnej innej dziedziny. Czy od modlitwy, czy biznesu, rozumiecie, o co chodzi, czy kurczę jakiejś służby, nie ma to żadnego, to jest dziedzina życia. I taką, i za taką trzeba ją uważać, za dziedzinę życia. Nie należy zamykać zatem seksualności w ramach moralności, bo ja się pytam, dlaczego należałoby ją tam zamknąć? Rozumiecie? Dlaczego należałoby ją tam wsadzić? To wsadźmy też tam inne rzeczy, no wsadźmy tam modlitwę. Obwarujmy ją zasadami społecznymi. Zresztą to jest bardzo proste. Kiedy zaczynasz się głośno modlić na ulicy, podchodzą do ciebie i mówią, dlaczego tak głośno? A co ci to przeszkadza? Bo to jest, nie mamy takiego zwyczaju tutaj. Zobaczcie, bo co to jest? To jest moralność. Bo to nie mamy takiego zwyczaju. My, a my to kto? No, a właśnie. Czyja jest ta moralność? No, Bóg nie jest jej właścicielem, no więc kto jest jej właścicielem? Ludzie są jej właścicielem. Wyrobili sobie pewne zasady i teraz w te zasady oni sobie wkładają różnego rodzaju dziedziny życia. To wypada, to nie wypada. A moralność jest tak różna, na przykład w Korei, jak dziewczyny noszą wydekoltowane bluzki, bardzo, to jest bardzo źle widziane. W urzędach, w korpo, gdzieś w różnych tych, nie? Ale nie ma żadnego problemu, że miała taką spódnicę. Słowo honoru. Ona może mieć taką spódnicę, a nie może mieć wyciętego tutaj. Rozumiesz? Taka forma moralności. Jak zrobisz sobie zdjęcie na ulicy i ktoś na tym zdjęciu będzie, to ten ktoś ma prawo wezwać policję i mogą cię aresztować. W Korei. Rozumiesz klimat? A jednocześnie możesz w restauracji usłyszeć, jak rozmawiają o kupie. Jaki miał dzisiaj stolec? Twardy. I to rozmawiają ludzie normalnie po prostu. Normalnie tak rozmawiają. Siedzą, jedzą i rozmawiają, jaki kto miał stolec. Jest petarda? Rozumiesz? W ogóle taka forma moralności. I teraz jadę gdzie indziej, będzie inna forma. Jadę gdzie indziej, będzie inna forma. Co to jest? To jest ludzki wytwór, w który można włożyć co? Każdą dziedzinę życia. I też włożono w to seks. I teraz co my musimy zrobić? Tak jak walczymy z religią, która jest w nas, bo się urodziliśmy w tej religii i ta religia jest jak powietrze. My ją wdychamy, tą religię. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego bardzo często popadają ludzie, wiecie, nawet ludzie przebudzenia w religię popadają. Bo ona jest wszędzie.
To są po prostu systemy określające Boga, które Bogiem nie są. I też popadają ludzie w moralność. O tak, jesteśmy wolni, no. No ale rzucisz kilka haseł i okazuje się, że to nie każdy taki wolny. Rozumiesz? Że ta wolność jest tutaj, że tak powiem, bardzo różna. I to nie jest kwestia, żeby na siłę kogoś teraz mówić, jak ty masz być wolny, bo ja jestem bardzo daleki od tego. Dla mnie to ten, kto je, niech je, kto nie je, niech nie je. To absolutnie, to ja nie mam nic do tego. Kto chce świętować, niech świętuje. Kiedyś tu Agata choinkę taką przyniosła, postawiła tam w rogu, żeby było ładnie. A tu jedna dziewczyna przyszła, a co to jest? Ja mówię, gdzie? O tam. A ja słowo honoru tak patrzę. Gdzie? O tam na tym stoliku, co tam stoi? A mówię, choinka. To bałwan jest. Ja mówię, choinka, nie bałwan. Ja, ale to jest w ogóle bałwochwalstwo. I patrzę, ten mleczko przychodzi, on wie, weź to wynieś. Weź to za ten czub, wystaw tam na fajans, niech to jedzie z tym. Ja nie mam w ogóle, ja nie będę jej przekonywał. Jak ona mi w kościele przebudzeniowym przychodzi i mówi do mnie, że tam choinka stoi i że to jest bałwan, no to ja naprawdę mam związane ręce. To jest koniec, koniec dla mnie, koniec trzy razy. To jeszcze i koniec, mówię, do widzenia, mówię, wynieś, Kamil, tę choinkę. A rozumiesz? Bo to w początku nie pasuje ci choinka, nie miej, to nie o to chodzi. Kto je, niech je, kto nie je, niech nie je. Tylko wiecie, co jest ważne? Ważne jest, żebyśmy znali fundament zagadnienia, żeby diabeł nie mógł ci władować ciemnoty. Bo to zrób, co chcesz później z tym. Tylko ja to muszę mieć czyste sumienie. Ja sobie zdaję z tego sprawę, w jaki sposób życie seksualne jest odbierane przez wielu ludzi. No i uważam, że jest odbierane źle, połowicznie, krzywo, w moralności albo jeszcze nie wiadomo jak. Trzeba poznać poglądy Boga w tej materii. A to wymaga pozbycia się nadbytych do czych chcesz poglądów. W ogóle jak chcesz nabyć poglądy Boga, to musisz wyrzucić do tej pory nabyte poglądy. I ty możesz powiedzieć, no tak, to jeszcze nie wiem, co mam wyrzucić. Ja mówię, dobra, to teraz idąc do komory, postanów, powiedz tak, Panie Boże, jestem gotów, tylko bądź szczery, jestem gotów pozbyć się w tym temacie wszystkiego do spodu. Wszystkiego do spodu. Po drugie, oczywiście prowadzimy skuteczne życie modlitewne. Poznajemy Boga, idąc dalej, prawda, w tym życiu modlitewnym i odważnie przyjmujemy Boże poglądy w tym temacie. Odważnie przyjmujemy. Co znaczy odważne przyjmowanie? Bo to jak się przyjmuje odważnie? Odważnie to przyjmujemy w ten sposób, że ryzykujemy, bo jakby po granicy idziemy. W ogóle nie bójcie się, kiedy wyzerujecie swoje umysły pod tytułem zgadzacie się na to, żeby pozbyć się wszystkiego i będziecie się zerować, to nie obawiajcie się tego, że potem będziecie musieli pójść troszkę tak po bandzie. Bo będziecie musieli tu pójść po bandzie, bo tam będą różne takie rzeczy, które się absolutnie kłóciły z poglądami, które posiadaliście do tej pory. Tam trzeba będzie zaryzykować, że to jest właśnie tak, że to nie jest błąd, że ja nie źle, że to nie jest, że ja źle interpretuję. Bo skoro, ja cały czas to powiem, skoro powiedziałeś Bogu, wyzbywam się, chcę się wyzbyć tamtych rzeczy, pomóż mi i chcę przyjąć wszystko to, co ty w tej sprawie myślisz, to teraz nie bój się, że ty się mylisz. Tylko właśnie odważnie, bardziej odważnie niż zapobiegawczo. Rozumiesz, o co chodzi? Bardziej odważnie. Bardziej odważnie. Nie przejmuj się.
Jak tam skręcisz za bardzo, to nic tu się nie... Ja, słuchajcie, słowo honoru, wolę, żeby ktoś za bardzo skręcił w jakąś dziurę taką, niż żeby w ogóle tak podchodził z cicha pęk, tak. Rozumiesz, jak ruski saper, kurczę, człowieku. Wiesz, nie, to ja to wolę, żeby on to wjechał w coś i potem ja zobaczę, że mu odpala. Ja wolę 100 razy gasić takiego gościa, co mu odpala, niż kurczę popychać ciągle kogoś, to weź to zrób. Rozumiecie, o co chodzi? Może to już jest jakieś, nie wiem, kurczę, no bo wiesz, przez lata popychasz ciągle gdzieś tam kogoś, w coś wpychasz. No kurczę, to takie trudne, wiecie, o co chodzi. To dużo łatwiej, mi osobiście jest dużo łatwiej człowieka wyciągnąć z jakiegoś, kurczę, takiego, jakiejś krzywizny. Ja w ogóle w swoim życiu widziałem, że ci ludzie, którzy poszli po bandzie, to wbrew wszystkiemu, nawet jak oni gdzieś tam, kurczę, na zakręcie nie wyrabiali, to mi łatwo było tych ludzi prostować. Naprawdę, to nie jest trudne, bo to jest co? Bo to jest już pasjonat, to jest wariat w tym temacie, on idzie, jak się tam przegął, to ja go biorę, mówię, dobra, to teraz dopiero, i on się w ogóle nie obraża na mnie. Bo był zaangażowany, bo on serce w to włożył, bo on, kurczę, rozumiesz, wszystko tam se żyły wypruł, żeby poznanie zdobyć, żeby nocne modlitwy, kurczę, na nocnych modlitwach czas spędzać, wiesz, o co chodzi, to on se żyły wypruł. To jest pasjonat jakiś. Jak on tam mu odwali coś, to ja go wolę. Kurczę, ja pamiętam kiedyś w Szczypiornie mieliśmy kościół pierwszy. Przychodzi do mnie delegacja. Przychodzą do mnie pierwsi zborownicy. Posłuchajcie, przychodzą do mnie i mówią, my tu mieliśmy modlitwę i my tu mamy, mówi, taki temat, tu trzeba coś zrobić, żeby, bo to akurat walczyliśmy o taki teren, żeby tam ministerstwo nam go nie zabrało. Ja mówię, to co trzeba tu zrobić? To musimy kozła w ofierze złożyć. Tylko mówi, i oni poważnie, śmiertelnie poważnie we trzech do mnie, tylko mówi, skąd tu kozła mamy skołować? Ja mówię, Boże, mówię, co, mówię, kozła złożyć w ofierze? Mówię, Jezu, gdzie ja błędy popełniam? Mówię, kurczę, rozumiesz, o co mi chodzi. Z którą stronę, przecież mówię, w życiu, mówię, ja tu im o łasce, kurczę, o wierze. Rozumiesz, o co chodzi? Ci przyszli, kozła oni będą składać. Mówię, koniec. Nie? Ale dobrze, to ja wolę takiego, co tego kozła chce złożyć, bo ja ich wziąłem, mówię, siadajcie. Mówię, nie składamy kozłów. Od 2000 lat, bo tu napisane w liście do Hebrajczyków, siedzę, czytam z nim. To skąd my to odebraliśmy? Ja mówię, nie wiem skąd. Z jakiejś czeluści. To wam tam wyszło z tym kozłem, ale to mówię, generalnie umawiamy się, nie składamy kozła w ofierze, a i tak wygramy sprawę w ministerstwie, przez wiarę będziemy szli i tak dalej, nie? No więc bywa różnie, więc wolę odpałowców, co chcą kozła złożyć, rozumiesz, niż w ogóle gościa, co go trzeba ciągle tam wpychać, więc wiesz, jak ty zaczynasz chcieć poznawać, Boże, ja chcę poznać twoje poglądy na temat seksualności, to ty to zrób odważnie. Powiedz, dobra, biorę to, Boże. Najwyżej gdzieś tam je wygnie, potem się wyprostuje. Kurczę, nic mi nie będzie w ogóle. Rozumiesz? Zobaczcie teraz. I teraz zaczynamy bardzo ważną rzecz. List do Rzymian 14:14. Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, podkreśl sobie, co by samo w sobie, podkreśl sobie, było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dlatego, kto je za nieczyste uważa, podkreśl sobie, kto je za nieczyste uważa. Rozumiesz? To jest bardzo ważny werset. Nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste w sferze seksualnej. Rozumiecie to? Nie ma niczego. Niczego. Nie pół czegoś, jedna trzecia czegoś. Niczego.
Te słowo niczego z greki oznacza ani jeden przypadek. Ani jeden przypadek w całej w ogóle rzeczywistości. Samo w sobie, dokładnie poprzez siebie, czyli poprzez swoją istotę, rozumiecie? I nieczyste. I to jest w ogóle ciekawe. To jest greckie słowo koinos. I ono oznacza wspólne, powszechne, publiczne, ogólne. Te nieczyste. A więc nie ma, jestem, przeczytamy tak, wiem, jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by było samo w sobie wspólne, powszechne, publiczne, ogólne dla wszystkich. Czyli jeżeli ktoś mówi tak w dziedzinie seksualnej, no i mi to nie odpowiada, no ja się z tym nie zgadzam, tak? To jest jego prywatna sprawa. Nie jest to sprawa ogólna. Nie dotyczy to ogółu ludzkości. Dotyczy to jego osoby. To ten człowiek uznaje to coś za problematyczne w dziedzinie seksualnej. Ten człowiek. I on ma do tego co? Pełne prawo. Nikt mu nie każe uznawać tego za coś fajnego dla niego. Ale obok siedzi inny człowiek, dla którego to nie jest ogólna zasada. I ten do niego mówi, wiesz, nie możesz tak postępować, nie możesz mieć takiego seksu. A on w ogóle zapyta go, ale dlaczego ja nie mogę mieć takiego seksu? No wiesz, no bo moim zdaniem, no tak, ale to jest twoim zdaniem. Bo ja mam napisane w liście do Rzymian 14:14, że nie ma ani jednej rzeczy na ziemi, która jest ogólna dla wszystkich. I nie mówimy tutaj o fundamentach Bożych prawd, bo to jest, jesteśmy teraz zupełnie w innym miejscu. Tu się nie działamy na fundamentach. Fundamenty są stałe i niezmienne. Tego nie dotykamy. Ale mówimy o różnego rodzaju dziedzinach życia. O różnego rodzaju dziedzinach. Nie ma takiej dziedziny życia seksualnego, która sama w sobie byłaby grzeszna dla wszystkich ludzi. Nie ma. A jak ci coś zgrzyta, to jest moralność. Po prostu. Masz taki zgrzyt. Jeśli to jest zgrzyt, to jest to moralność. Bo moralność, ona będzie ci co robiła? Tłumaczyła, jak jej zdaniem ta rzecz powinna wyglądać. Że to jest w porządku, a to jest nie w porządku. Rozumiesz? Ta nasza tu moralność, bo pojedziesz gdzie indziej, będzie inna. Rozumiesz? Tamta będzie ci inne rzeczy tłumaczyła, a inna jeszcze inne rzeczy ci będzie tłumaczyła. Rozumiesz? Po prostu. Ale jak ci coś zgrzyta, to jest to moralność. Bo, nie ma, bo to jest coś, co powiedział Bóg. Żeby móc rozwijać się seksualnie, trzeba porzucić stereotypy i otworzyć się na nowe. Trzeba eksperymentować. Rozumiecie? Bo to jest taka sama dziedzina jak inne. Jak w różnego rodzaju dziedzinach życia ty się nie otworzysz, to nie zrobisz w tych dziedzinach nic. Czy to będą finanse, czy to będzie no cokolwiek. Czy to będzie jakaś forma służby? Bo to jest taka sama dziedzina. Również tutaj musisz, tak, wchodzić w nią jak w nową przestrzeń. Z nowym myśleniem. Myśleniem niezaściankowym, niezaszufladkowanym. Musisz eksperymentować. Pierwszy Tesaloniczan, 5:21. Jest napisane tak. Wszystkiego doświadczajcie. Co dobre, tego się trzymajcie.
doświadczenie. Słowo, które to jest użyte greckie, to dokinadzo, czyli próbować. Wszystkiego próbujcie, mówi apostoł. Tego, co wam odpowiada, trzymajcie się. Ktoś powie, mi to nie odpowiada. Bo spróbowałeś? Nie, skąd wiesz? Z objawienia? A kto ci objawił? Moralność? Moralność ci objawiła? Społeczeństwo polskie powiedziało, co w seksie jest grzeszne, a co niegrzeszne. Kto powiedział? Kuria? Ci bandyci. Jak pójdziesz i powiesz, młode małżeństwo, jak pójdzie i powie, że nie chcą mieć dzieci, to im nie zrobią nauk przedmałżeńskich i nie dadzą im ślubu. Bo to są bandyci. Bo oni w swoich dogmatach mają to i oni je pielęgnują jako zasady kościelne, że małżeństwo jest przede wszystkim do prokreacji, jak króliki. Rozumiecie? To jest szok. XXI wiek, zaznaczam, środek Europy. Małżeństwo jest do prokreacji. Nie wolno dziedziny seksualnej pozostawić w bezruchu, bo ona będzie ginąć. I nawet nie wiecie, ile jest w stanie zniszczyć w życiu. Nas nauczono w ogóle, ile nieczyste życie seksualne niszczy w życiu. Bezruch seksualny niszczy 1000 razy więcej niż nieczyste życie seksualne. Rozumiecie? Ja kiedyś też byłem, ja naprawdę kiedyś miałem, ja byłem pieprznięty na tym punkcie, bo ja w świecie byłem maniakiem seksualnym. Więc jak ja się nawróciłem do Boga, to ja poszedłem w drugą stronę. Ale absolutnie w drugą, człowieku. Ja poszedłem w takie jakieś miejsce, że ja nie wiem, co to jest w ogóle za miejsce, w którym ja się w pewnym momencie znalazłem, nie? Ja w ogóle takie rzeczy wydziwiałem, a jak ja też ludziom doradzałem, jak ja im, jak, żebyście widzieli, jak ja ludzi z pornografii wyprowadzałem, to w ogóle to kino. Kino, kurczę, człowieku, Fellini to siada przy tym normalnie. A jakiś czas temu przyszedł do mnie człowiek, mówi, wiesz co, mam problemy z pornografią, co możesz mi poradzić? Ja mówię, jedź do domu, włącz sobie fajny film pornograficzny i zacznij się modlić w innych językach. On mówi, słucham? Ja mówię, no, co mam robić, oglądać? Ja mówię, no, idź oglądaj, będzie zapytał, pastor Ceroński ci podpowiedział, żebyś sobie pornosa włączył, idź oglądaj i w innych językach się módl. A potem powiedz mi, co się, on dzwoni do mnie, ty nie mogę oglądać, a my naprawdę? Co ty powiesz? Mówi, musiałem wyłączyć. A kiedyś to ja, człowieku, ja wygoniałem, jak ile ja demonów seksualnych wyganiałem, ja nie wiem. One wracały wszystkie po kolei z powrotem. Rozumiecie? Człowiek w ogóle nie wiedział, co robi. Nie zdawał sobie sprawy w ogóle z mechanizmów, które tym wszystkim kierują. Nie umiał różnicować tego, co rzeczywiście jest, co przynosi bardzo poważne straty w życiu człowieka. A właśnie zaniedbanie seksualności przynosi ogromne straty w życiu człowieka. A żeby eksperymentować, próbować, to trzeba co odważnie działać, ryzykować. Jak we wszystkim. Jak we wszystkim. Bo to jest taka sama dziedzina. Rozumiecie? I nie wolno jej gdzieś zepchnąć, bo to jest tylko jakie. Po prostu dziedzina życia. Należy ją po Bożemu
zrealizować. Rozumiecie? Trzeba też być zdrowym emocjonalnie i pozbawionym kompleksów. Bo ludzie, którzy są pozaburzani emocjonalnie i pełni kompleksów, no to dla nich to rzeczywiście to jest jakieś kurcze Himalaje tutaj zaczynają rosnąć. Najwyższa jakość życia seksualnego jest wtedy, kiedy jest ono połączone z życiem emocjonalnym. Dlatego, że ta płciowość to jest ta dusza i to jest to ciało. I to się ze sobą łączy. Bo kiedy to jest osobno, to jest połowiczne. Dlatego wielokrotnie propaganda seksualna, która jest w świecie, ona jest połowiczna i ludzie w ogóle idą w to, ale to są rzeczy, to są połowiczne rzeczy. Oni sobie nawet z tego nie zdają sprawy, że jakby biorą część tego tematu. I też w konsekwencji nigdy nie są usatysfakcjonowani kompletnie. Bo tu musi być to zaangażowanie emocjonalne. Wtedy to nabiera jakości. To nabiera jakości wtedy. Dlatego zdrowe małżeństwo jest do tego najdoskonalszą platformą. Ono, bo kiedy znajdujesz tą miłość, kiedy znajdujesz tą miłość i pojawia się ten człowiek, prawda, to pojawia się też platforma do życia seksualnego najwyższej jakości. Jakości najwyższej. To jest coś, co jest najlepsze. Bo rozumiecie, wszystko inne to jest piętro niżej, dwa piętra niżej i tak dalej. To nie znaczy, że nie ma tego. Jest, tylko to jest najlepsze, to jest najwyższa jakość tego. I teraz posłuchajcie. Układy w zdrowym małżeństwie są bardzo różne. I dlatego nie można również i tutaj stworzyć jakiejś ramy. Bo to jest, powstaje małżeństwo, powstaje w ogóle, powstaje dwoje ludzi i teraz to, co oni robią ze swoim życiem seksualnym, w jaki sposób oni to realizują, to znowu nikomu nic do tego. Nikomu nic do tego. Tam nikt nie może włożyć palca, bo to jest ich sprawa. Nikt im nie może powiedzieć, albo wy to tak, a to jest nasza rzecz, co my robimy. Jak my to rozwinęliśmy, jak my to skonfigurowaliśmy sobie, co my z tym wszystkim zrobiliśmy, to jest nasza sprawa. Niczyja więcej. Nie można tego niczym wyregulować i nikt nie ma prawa ci tego regulować. A jak ktoś będzie chciał ci to regulować, proszę ciebie, to mu pazurę przetrąć duchową. No tak, on nie ma prawa. Istnieje wiele tez, że życie seksualne wiąże się z przenoszeniem demonów. Tak bywa, ale nie zawsze. To wszystko jest zależne od człowieka. Ja sam byłem głosicielem tych tez. O, wiesz, przedmałżeńskie życie seksualne, tam się przenoszą demony. Przenoszą się czasem, ale nie zawsze, bo to jest nieprawda, że zawsze. To tak jak w ogóle ludzie mówią, o zawsze każdy, co wziął narkotyki, to został uzależniony. W ogóle ja znam ludzi, którzy brali kokainę, w pewnym momencie przestali i nie brali. I nigdy w ogóle nie sięgnęli z powrotem po nią, rozumiem, bo to są stereotypy, bzdury, głupoty, które mają na celu straszenie ludzi. A wierzący ludzie to mają jakąś dziwną tendencję do straszenia się. Kurczę, człowieku, Chrystus w ogóle zwyciężył, diabeł pokonany, a Kościół się straszy. Ty wiesz, co ci będzie? Nic mi nie będzie. Bo to jest nieprawda. Są przenoszenia
demoniczne poprzez seks i są akty seksualne, których w ogóle nie ma żadnych przenoszeń demonicznych. Po prostu. W ogóle popatrzcie. Po to trzeba na zdrowy rozum spojrzeć. Straszą ludzi. A w ogóle wiecie, że im więcej strachu jest uwalniane w społeczeństwo, tym bardziej społeczeństwo robi to, czego im nie pozwalają robić. Bo gdzie prawo się namnaża, tam grzech się rozmnaża. To jest proste jak drut. Okazuje się, że w Polsce jest więcej rozwodów niż w Holandii. Mocne? Człowieku, jak w Holandii jak chcieli zlikwidować czerwoną dzielnicę w Amsterdamie, to człowieku, Amsterdamczycy w ogóle z protestem wyszli na ulicy. Absolutnie! No jak to? Co wy nam chcecie, dziedzictwo narodowe zabrać? Rozumiesz? No jak? A ktoś patrzy, wow. Ja mówię, co wow? Ty uważasz, że ona, ta dziewczyna czym się różni od twojego plotkowania przy barku kościelnym? Wielka sprawa. Do czego to urosło? Rozumiecie, o co chodzi? Do jakiej rangi to wszystko urosło? Jak to w ogóle wzięli człowieku i podnieśli? Istnieją sytuacje, że ludzie mają seks pozamałżeński i przenoszą się demony. I teraz posłuchajcie, tak uczą w różnych kościołach. I teraz ludzie wchodzą w małżeństwo i mają seks i teraz demony się nie przenoszą raptem. Demon się przestraszył tego, że poszli do urzędu i dostali kartkę za 150 zł. Rozumiecie, o co chodzi? Ja mówię, co to w ogóle jest? XXI wiek, centrum Europy zaznaczam. Raptem skończył się przepływ demoniczny. Teraz jest już nieważne, co ona ma za sobą i co on ma za sobą. Już koniec teraz jest. Teraz jest koniec, bo oni są małżeństwem. Wiesz, o co chodzi? Ja mówię, co to w ogóle? To skąd to wzięli? To wszystko zależy od człowieka. Tak jak przez rozmowę można nabyć demona, tak i przez seks można nabyć demona. I tak jak przez rozmowę można nie nabyć demona, i tak przez seks można nie nabyć demona. Nie można tego w ogóle właśnie moralnie sobie zawinąć, bo teraz jak my to wsadzimy w małżeństwo, to jest w ogóle oczyszczone, uświęcone. A ja mówię, a zaraz, spokojnie. To wchodzimy w rozumienie, że to małżeństwo uświęca życie seksualne. Dlaczego? Małżeństwo jest najlepszą, mówię, małżeństwo na miłości zbudowane, jest najlepszą platformą do realizacji życia seksualnego. Ale nikt mi nie może powiedzieć dzisiaj, że małżeństwo uświęca życie seksualne. Ono uświęci. Małżeństwo. Rozumiecie? To w ogóle to są absurdy. Absurdy. Dlatego, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, żebyśmy nie dali się ogłupiać systemom światowym. Systemom światowym. Kiedyś powiedziałem, taki człowiek mówi, to co, to wszystko wolno. Ja mówię, a wiesz co, bardzo dobrze powiedziałeś, wszystko wolno. Wszystko wolno. To możesz, to wszystko też ty, możesz żonę też zdradzić. Ja mówię, no mogę. Czemu nie zdradzasz? Mówię, bo ją kocham. Nie rozumiem. No patrzy się na mnie. Ja mówię, nie wiem, co takiego dziwnego ci powiedziałem. W ogóle. Bo nie zdradzam, bo ją kocham. No przecież to jest proste. No bo zdrada to jest oszustwo. To oszukujesz tego człowieka. Dlaczego mam okłamywać kogoś, kto jest moim przyjacielem? Nie rozumiem. Jak to się? Przecież przyjaciół nie okłamujemy, tak? Jesteśmy w bliskiej relacji ze sobą, no przecież to normalne. No nie zdradzamy się, jesteśmy zdeklarowani wobec siebie, ufamy sobie, no proste jak drut to wszystko. A nie dlatego, że jesteście małżeństwem, nie.
Przepraszam cię. Przepraszam, cię rozczaruję. Nie z tego powodu. W seksie wszystko zależy od wzajemnej zgody. Krótko powiedziawszy, możecie robić w seksie wszystko, byle nikogo nie krzywdzić i zgadzać się na to, co razem chcecie robić. To jest w ogóle definicja, co, bo czasami ludzie wierzący pytają, wiesz, co ja mogę, co ja nie mogę. Ja mówię, możesz robić, co chcesz. A najważniejsze, że nikomu się nie musisz z tego tłumaczyć. Nie krzywdź tylko. Jak w każdej innej sprawie, która dotyczy partnerstwa, umów się. Dwie osoby, dwie osoby w ogóle jak się umawiają na coś. Tak? Jest napisane, czy mogą iść razem, jeśli się nie umówią. No nie mogą. I to jest w każdej dziedzinie, również w seksie. Nie pójdą razem i się nie umówią, czyli co? Nie mają wspólnej zgody, razem czegoś nie chcą, razem czegoś nie pragną i tak dalej, nie? Nie ma również części ciała, różnych form fizjologii czy przedmiotów, które nie mogą brać udziału w życiu seksualnym. Nie ma takich rzeczy. To są fikcje. Rozumiecie? To też, bo to jest wszystko związane z moralnością. Wszystko związane z moralnością. Niektórym z was to mówiłem, niektórym może nie. Na początku tam naszych działań tutaj z Kościołem Mocy na Kasprzaka zbieraliśmy pieniądze i potem ktoś tam liczy tą kasę, a ktoś tam z kieszeni wyjął pieniądze i wrzucił też paragon za wibrator. Ty, do kolekty. I w ogóle... A my w ogóle, wiesz, my tu mamy... A my się śmiejemy z tego w ogóle. Mówię, to za wibrator jest, mówię, ten ktoś sobie kupił, nie? No i potem podchodzi do Agaty taki chłopak i mówi, kurczę, mówi to. No to ja ten wibrator kupiłem, no. A jego żona siedzi, za głowę się trzyma tam, wiecie, nie? I mówi, kurczę, Agata mało ze śmiechu w ogóle, nie, ale poważnie, tu poważną ma minę. I mówi, kupiłem, mówi, bo chciałem nam życie seksualne uatrakcyjnić, mówi w ogóle, wstyd mi, nie. Agata tak patrzy na tą kartkę, taki cienki kupiłeś, mówi, ja mam, kurczę, ze 30 funkcji więcej. A on człowieku mało nie przysiadł. Masz wibrator? Kto mówi, parę sztuk. W ogóle, wiesz, wziął tę masztę kartkę, poszedł. Wiesz, o co chodzi, bo to wibrator ma pastor w domu. Człowieku, no zdziwiony on jest. Bo nie ma takich rzeczy, bo to jest wasze życie seksualne. To zależy od was. To jest wasze i nikt tam nie ma prawa się do tego przychrzanić. Jak to muś nie pasuje, przecież nikomu, nikt nie każe ci patrzeć. Wiesz, o co chodzi, ani mnie podsłuchiwać, to ci każe. A co ja się pytam w ogóle, co ty robisz, albo co ty jesz, albo co ty innego robisz, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle wiecie, że my nie mamy mandatu do tego. My nie mamy mandatu, żeby w ogóle pytać ludzi o takie rzeczy. Życie seksualne winno być wzbogacane słowami, gestami i zachowaniami. Życie seksualne to nie jest sam akt. To są właśnie, to jest dobre, życie. To jest życie, jak każde inne. Jak intelektualne, emocjonalne. O tym trzeba rozmawiać. To trzeba manifestować. Rozumiecie? To trzeba... W ogóle wiecie, ludzie są seksualni. W ogóle ludzie.
Widzicie, że to jest taka dziedzina, która towarzyszy człowiekowi tak długo jak jedzenie. Jedzenie, wiecie, to jest taka dziedzina. To jest bardzo stara dziedzina życia. Starsza niż Facebook. Niż czytanie i pisanie. Teraz, bo ludzie są seksualni, bo są płciami. Posiadają płcie. I teraz, czyj to był pomysł? Prezesa. To jego pomysł, ten cały układ z tą płcią. Jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. Dlaczego on ich stworzył jako mężczyznę i kobietę? Przecież to można było tak jak z aniołami zrobić, proszę ciebie, że to jest hermafrodyta i by poszło i siemasz, nie? Z jednej strony Janek, z drugiej Krysia, rozumiesz o co chodzi? 6 skrzydeł i poszedł do przodu, rozumiesz o co chodzi, no nie? No bo to hermafrodyci w ogóle, aniołowie, wiesz. No to jest git. Nie, wziął, stworzył dwa odrębne byty. Dwie odrębne płcie. I ludzie są seksualni od zarania dziejów. Od zarania dziejów. A dzisiaj wielu ludzi, duchowych ludzi, wzięło i zepchnęło seksualność. I teraz jak rozmawialiśmy w sprawie szukania męża czy tam żony, to tutaj, jeżeli ludzie, wierzący ludzie, nie będą seksualni, nie będą manifestować swojej płci, to jak oni se kogoś znajdą? No? Jak oni tą dziedzinę obejdą? Jak? Jak to Bóg wymyślił? Rozumiecie? To Bóg wymyślił. To jest Jego pomysł na to, żebyś patrzył na tego człowieka i żeby ten człowiek cię kręcił. To Bóg wziął, wymyślił. Rozumiecie, o co chodzi? Przecież to nie było tak, że on temu Adamowi tą Ewę stworzył. Adam spojrzał, nie, no to jest nie, to nie jest mój model. No. Mam inny gust. Rozumiesz, o co chodzi? Ewa też stoi w ogóle. Nie, taki jakiś kurczę, taki łydki by poćwiczył. Wiesz, o co mi chodzi? Nie było tak. To było, zobaczcie, oni zostali stworzeni zgodnie ze stworzonym w drugim człowieku upodobaniem. Zobaczcie, co to w ogóle się dzieje. Ona go kręci. Rozumiecie? Wprawdzie po upadku tam się do niej trochę nie odzywa. Jak przeliczyłem, to te ciche dni, to powiem wam, tam słodko nie było. Oni tam chyba ze 150 lat się nie komunikowali. To były ciche dni dopiero. Rozumiem, wpieniony na nią. W ogóle kiedyś czytałem taką, znaczy tam mam w domu nawet takie apokryfy Starego Testamentu, które nie zostały dołączone do Starego Testamentu po prostu, nie? I tam jest takie właśnie fajne, że opuszczają Eden, Adam z Ewą, nie? I pierwsza rzecz, to on ją odrzuca właśnie, nie? Bo te imię, które on, to ona nie dostała na imię Ewa, nie? Ona miała Isza na imię. I on i tam Bóg mówi, że to Isza, miał być Isz i Isza, czyli oni się tak mieli do siebie zwracać, a to on do niej potem mówi Hawa. On te imię jej tam daje, nie? Że to matka jest, nie? Że to teraz się tylko nadajesz na matkę, już kurczę zawiodłaś pod każdym względem, tylko do prokreacji. Potem człowieku ci bandyci z KK, to oni to podłapali. Mój małżeństwo jest do prokreacji. Rozumiesz? Bo ona jest Hawa i ona ma tylko dzieci rodzić, nie? No też zanim doszło do czegoś, to ze 150 lat minęło. No. Ciche dni. Pierwszych ludzi, mocne, nie? Życie seksualne powinno być wypowiadane, powinno być manifestowane. Tego nie można zawrzeć po prostu, wiesz, jak wśród ludzi pierwotnych, pałą w łeb, ty być moja baba.
i poszedł ją zaciągnął za włosy gdzieś tam. To w ogóle rozumiesz, o co chodzi. To australopitek tak, kurczę, chodził na randki. To koniec tematu. Gdzie w ogóle ludzie muszą komunikować seksualność, tak jak komunikuje się wszystko inne. I trzeba się tego też uczyć, zwrotów seksualnych. W małżeństwie to jest w ogóle też mega ważne, jak ludzie przez cały czas stymulują się seksualnie, są atrakcyjni dla ciebie. Atrakcyjni w słowach, atrakcyjni w ogóle w gestach, w zachowaniach różnych. Ale też właśnie, kiedy szukamy męża czy żony, to nasza płciowość, ona powinna być podkreślona. Podkreślona. To nie chodzi, żebyś ty tam półnago poleciała na to randkę. To nie w tym sprawa jest. To chodzi o to, żeby to... Wiecie, i tak jest ciężko dzisiaj odróżnić mężczyznę od kobiety. To dobrze, że faceci brody noszą. Rozumiesz? Chociaż dziewczyny, jak biorą teścia, to też trochę im brody rosną. Ale to na tylko te, co na siłowniach. Ale to się potem skubią, nie? Natomiast, no bo chcą mieć lepszą sylwetkę, rozumiesz, nie? Natomiast, no dziewczyny, ja każdy wie, że piękne nogi bez prowironu to się nie zrobią, nie? Żartuję oczywiście. Natomiast trzeba to manifestować, żeby też pokazać tej drugiej płci, że to jestem ja. Taką mam płeć. Jestem fajna dziewczyna, jestem fajny chłopak, jestem seksowny, jestem seksowna i nie bać się tego mówić, to jest grzech. Grzech to tam iść na tę randkę i w innych językach tam mówić do tej kobiety. To jest grzech, rozumiesz, o co chodzi, nie? To naprawdę jest grzech, bo tam nie będzie wtedy żadnego porozumienia, chyba że zacznie wykładać. Okazało się, że spotkałeś wierzącą, szerepele, bereleres, ona mówi, tak, wiem, że mnie lubisz, wiem, że mnie lubisz, wiem od Pana, nie? Ale to bywają takie precedensy, nie? Że... Boże... Inaczej nie można, no nie można, nie można. Diabeł jest tak głupi taki, że aż boli, no. No tak, bo wiecie, co robi ludziom, jakie kurcze człowieku, wiesz. No. Życie seksualne winno być stałe, ciekawe i zaskakujące, jak każda dziedzina życia. Stałe, ciekawe i zaskakujące. Nie, raz na jakiś czas, rozumiesz, o co chodzi, tu możesz krewetki zjeść, rozumiesz. Natomiast zazwyczaj na śniadanie to je się jajecznicę albo coś innego, nie? To po prostu seks musi być stały. Ale to, że ma być stały, to nie znaczy, że ma być byle jaki, ma być ciekawy. Trzeba w ogóle... troszkę też ruszyć wyobraźnią, troszkę w tą stronę się przesunąć, nie? Kiedyś rozmawiam z taką dziewczyną też i ona mówi, no bo ja nie mam takiego pociągu do swojego męża i tego. Ja mówię, co mam robić? Ja mówię, zacznij nim obracać w swojej wyobraźni. Co ja mam sobie wyobrażać? No ja nie, no mówię, co masz sobie wyobrażać, że coś w bibliotece z nim jesteś, no człowieku, no masz sobie wyobrażać, jak się z nim bzykasz, no wymyślać, kombinować, no po to masz wyobraźnię, no co ty sobie wyobrażasz, no że co on przychodzi wieczorem, ci kwiaty przynosi, no on jest po robocie, człowieku, wieczorem, jest zajechany jak koń szmaciarza, tu nie chodzi o to, żeby on teraz ci przyleciał, no fajnie tam kupi kwiata, dobrze, no ale ty mniej jesteś zmęczona, no to nie wiem, otwórz mu w stringach, zrób coś w ogóle, rozumiesz? Zrób mu kurcze pierogi w stringach, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle inne życie będzie. Rozumiesz? Pierogi w stringach to są pierogi. No tak. Człowieku. Zresztą no fakty są faktami. No tak. No bardzo pożywne polskie danie. Jeszcze w epoce COVID-a to stringi służyły jako maska. Ja widziałem na Facebooku pro ciebie, chłopak kupił od takiej murzynki, chcieli go wpuścić, poleciał i kupił, uleżał w takiej krótkiej spódnicy, sprzedała mu stringi.
za $10. Bo go nie chcieli wpuścić do jakiegoś tam atrium, czy jakiegoś tam, wiecie, nie? Założył, wszedł. A ten ochroniarz, tak? No to nieważne, ważne, że maska to maska. Korba. Stałe, ciekawe i zaskakujące. Trzeba się zaskakiwać w życiu seksualnym. Rozumiecie, o co chodzi? Zaskakiwać. Co, to musi być ciekawe. I do końca życia o tym pamiętajcie. Stosujcie różne metody, jakkolwiek, ale to musi być ciekawe. Należy ustanawiać jego poziom w modlitwach. Tak jak każdą rzecz. Modlimy się i ustanawiamy wysoki poziom życia seksualnego. Tak jak ustanawiamy, że mamy kasę, ustanawiamy, że przyprowadzamy ludzi do Jezusa, ustanawiamy w ogóle, wszystko ustanawiamy. Jesteśmy od ustanawiania i życie seksualne nie może sobie gdzieś tam być pominięte w tym temacie. Musi być przede wszystkim w tym temacie. Musimy należy wytrenować swoją wyobraźnię, aby działała paraseksualnie. Wielu ludzi zabiło chrześcijan swoją wyobraźnię. Mieli różne nieczyste rzeczy w głowie. Rozumiecie? I oni doszli do wniosku, że w związku z tym no nie będą używać tej wyobraźni. No ale to jest nieprawda. Wyobraźnia ma być wyczyszczona i prawidłowo używana. I to właśnie w wyobraźni tworzą się obrazy seksualne. Bo mają się tam tworzyć. Gdzie się mają tworzyć? Naprawdę wyobraźnia jest dużo lepsza niż filmy pornograficzne. Przynajmniej moja. No myślę, że twoja też. No. Wystarczy ją troszkę potrenować, troszkę rozciągnąć, troszkę no właśnie podrasować jakoś. Tam można stworzyć wszystko, bo to jest taki właśnie organ. Być czujnym na seksualne impulsy partnera. Czyli tutaj patrzy, widzimy, znowu widzimy tą bliskość, znowu widzimy zorientowanie na siebie nawzajem, teraz na poziomie seksualnym. Jesteśmy zorientowani, bo to jest miłosne. Miłosne. Kiedyś usłyszałem pewien zwrot. Powiedziała go pewna Boża kobieta. Powiedziała takie coś. I ja postanowiłam czcić mojego męża seksem. Taki zwrot usłyszałem. Pamiętam go do dziś. To było w Duchu Świętym. Ona powiedziała, ja postanowiłam. Ona nie powiedziała, tak trzeba, tak należy. Ona powiedziała, ja postanowiłam czcić mojego męża seksem. Ja mówię, w ogóle pamiętam to. Trzeba być czujnym na seksualne sytuacje. Są różne seksualne sytuacje w życiu, one się zdarzają. Trzeba być na nie czujnym. Umieć je odczytać, tak jak sytuacje w każdej innej dziedzinie. Tak jak trzeba być czujnym na to, żeby głosić, żeby zrobić dobry biznes, trzeba być czujnym, bo czasami po prostu nie wiesz, co, wiesz, może ci przejść przed nosem, nie będziesz czujny, to nie złapiesz. Tak samo w tej dziedzinie. I co? I być gotowym na seks. Nie ma, boli mnie głowa. Od czego? Od braku seksu. No tak. Bo prolaktyna mnie głupieje. Rozumiecie, o co chodzi? Nie ma, jestem gotowy, jestem gotowa na seks. Tak samo jak jestem gotowy, jestem gotowa na głoszenie Ewangelii. Gotowy. Kiedy? 24 godziny na dobę. Bo to jest dziedzina życia. Jestem pewny,
że odpowiednie zadziałanie w tej kwestii, ono bardzo dużo zmieni w relacjach międzyludzkich. Bardzo dużo zmieni w związkach.